Post-post-apo. Szósta tygodniówka. Dzienników naszego szperacza. To tydzień niezłego bagna dla naszego bohatera. Dosłownie i w przenośni. Jak już tu jesteście, podzielcie się w komentarzach twórcami podobnych krótkich opowiadań. Może komuś innemu podarujecie nowy, ciekawy cykl. I jak zawsze, podajcie dalej. Może twój znajomy, znajoma, nie ma czego słuchać na przystanku. Nadchodzi polska jesień, a postapokalipsa jakoś dziwnie pasuje do tej pory roku. Dym wydobywał się znad horyzontu. Zapach palącej się ropy, rozgrzanej stali i prochu strzelniczego zaczął wdzierać się do moich nozdrzy. Założyłem maskę, zaciągnąłem plecak na ramionach i ruszyłem. Świeże pole bitewne rozciągało się kilometrami. Dym zasłaniał pomarańczowe niebo. Pierwsze to rozpoznanie z ukrycia. Czy są jeszcze jakieś zagrożenia? Czy są inni szperacze? A może ekipy ratunkowe? Lub oddziały, którym zadaniem jest dobijanie? Żeby tylko ludzie przestali ze sobą walczyć, może byśmy mogli coś zbudować. Ale gdy niczego nie ma, nikomu na niczym nie zależy. Chyba jest czysto. Schodzę. Gorąco rozgrzewało wnętrze mojej maski. Mimo filtrów, posmak spalonego mięsa skraplał się na moich wargach. Smakowanie zmarłych. Chciałbym przetrzeć twarz, ale jeżeli teraz to zrobię, padnę dusząc się od gazów bojowych, które pewnie jeszcze nie opadły. Nigdy nie rozumiałem, po co oni to robili. Chyba liczyli na świeżaków, że nie założą masek. Bo poza tym każda inna roślina lub zwierzę przestawało żyć w tym rejonie. Używali chyba do tego bomb cyjanowych. Do dziś pamiętam, jak przez dziurawy filtr zaciągnąłem się ich oparami. Ostry, gryzący, wywołujący wymioty zapach, który wypalał włosy w nosie, a gardło było suche i bolące przez parę dni. Czasem mam wrażenie, że jestem w muzeum. Jak to się mówiło, na wernisażu oglądam sztukę współczesną. Dwunożna platforma krótkiego zasięgu z działem 30 mm i gąsienicowy czołg przeciwpancerny z żywymi płytami indukcyjnymi zwarły się w takim uścisku, o którym by nie podejrzewał nawet kochanków. Co za wielka siła musiała wygiąć metal w te niewyobrażalne kształty, że ledwo co rozpoznaje, gdzie jedno się zaczyna, a drugie kończy. Wyrywam kolejne magazynki z zaciśniętych rąk martwych żołnierzy. Dla kogo walczyli? Kim byli? Nie wiem. Są osmoleni? Wiecznym czarnym pyłem. Plecak robi się ciężki, a ja jestem szczęśliwy, gdy znajduję chyba działającego półautomata. Strzały padły niedaleko mnie. Chwilę potem. Przez ten dym naprawdę nic nie widać. Słyszę pojazd. Rzucam się na ziemię, przykrywam tym, co zostało po innych. Dym osiada na mnie tak samo jak na innych zwłokach. Wtapiam się w makabryczną mozaikę. Pękanie czaszek pod ciężarem gąsienic. Chrzęst kości mielonych na pył. Zmieszany z błotem, ropą, gęstnieje. Wtapiam się w tą mieszankę. Wystawiam mój aparat do oddychania. Niczym pod wodą słyszę przytłumiony okrzyk. Strzał z ciężkich kalibrów, aż ziemia się trzęsie. Niczego nie widzę. Czuję. Czuję, jak ktoś przydeptuje mi rękę. Drganie wibruje. Zęby trzęsą się w mojej szczęce. Jak coś ciężkiego przyczołguje się nade mną. Nic nie mogę zrobić. Niech ignorancja innych da mi kolejny dzień życia. Ziemia jest tak bardzo nasycona krwią, olejem i czarnym deszczem, że piasek wydaje się gęstą wodą. Odpycham się od ziemi, a ona zapada się pode mną. Muszę złapać się zwłok, które mnie okryły, by wynurzyć się z tej galarety śmierci i zniszczenia. Gdy wyciągam twarz i łapię kurczowo coś, co kiedyś było człowiekiem,
Przypominają mi się opowieści ludzi, którzy mówili o tonących na morzu. Jesteś moją tratwą i dzięki tobie wyjdę na brzeg. Przetarłem szkła w masę i popatrzyłem na ogrom śladów, chyba gąsienic, tak szerokich i tak ciężkich, że kształtowały teren, przez który przejechały. W oddali widziałem płomienie buchające z silników, a echem słychać było dudnienie wystrzałów, które raz po raz posyłano. Idę w przeciwnym kierunku. Bo bojowisko było ogromne, a dym jakby miało tutaj zawsze być. Pod nogami co chwilę wyślizgiwała się czarna maź, czasem zapadałem się do pasa. Czy tutaj jednak kiedyś było coś na kształt jeziora? Ale po brzegi zostało wypełnione trupami i szczątkami maszyn. Czy ja tak naprawdę pływam? Kiedy poczułem się pewniej, podskoczyłem parę razy na, wydało się, mocnej metalowej konstrukcji. Ociężała fala, niczym w zwolnionym tempie, odbijała się echem od miejsca, w którym stałem. Gdzie ja jestem? Którędy mam iść, skoro widzę na parę kroków do przodu?